van, który stoi na przejeździe, na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym. Jak widzimy, jest zupełnie unieruchomiony. Ja Państwu powiem, że ci pasażerowie nie mają wiedzy o żółtej naklejce. Nie mają kompletnie pojęcia, jak się w tej sytuacji zachować. Nie wiemy, czy kierowca zbagatelizował czerwone światło, czy zwyczajnie ten samochód zepsuł się już na tym skrzyżowaniu kolejowo-drogowym. Niestety nikt nie poinformował, że na tym skrzyżowaniu ten ruch trzeba wyłączyć. W środku są dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. To mogła być przecież podróż na wakacje.